Według założeń planu tak zwanej żółtej wersji drogi, droga będzie przechodzić praktycznie 20 metrów od granicy działek naszych. No, działkowcy są bardzo zaniepokojeni i sfrustrowani tą sytuacją, ponieważ no, co by nie mówić, no, pewna ilość działek pozbawiona będzie spokoju i generalnie możliwości użytkowania w taki sam sposób jak do tej pory tych działek. Jest kompletnie bezcelowe uprawianie jakichkolwiek warzyw, tak, jeżeli ludzie uprawiają, czy owoce, no bo to będzie wszystko zanieczyszczone metalami ciężkimi, tak? No to jasna sprawa. Od ponad 40 lat mam tu działkę. I niech pan spróbuje moich jabłuszek. Czy jabłka. Pan znajdzie takie jabłko? Albo pierwsze lepsze biorę. Niech pan spróbuje. Czyli co, bez naturalnego nawozu, czy z naturalnym nawozem? Normalne to są jabłuszka takie, o, mogę, nie wstydzę się. Każdy. Czyli sugeruje pan, że jak przyjdzie droga, to te jabłka zdrowe nie będą? To na pewno to jest tego. To jest, dla nas to jest normalnie życie dla takich tego. Tyle lat, co my mamy tutaj te działki, to jest po prostu dla nas samo życie. Czyli ten wariant żółty dla państwa jako działkowiczów nie do przyjęcia? To nie jest do pomyślenia nawet. I to nawet nie jest logiczne w ogóle. Jak przez środek... Się buduje obwodnicę, no, wyrzucić samochody poza miasto, a nie do centrum miasta. To ktoś nie za bardzo myślący. A jeszcze jest jedno pytanie. Czy jest jakiś przedstawiciel z gminy, radny? Oczywiście należy uwzględnić głos mieszkańców. Cały problem polega na tym, że żółty przebieg planowanej obwodnicy, która w sumie nie będzie spełniała wymogów obwodnicy, nie był wcześniej konsultowany ani z mieszkańcami, ani nawet z radnymi. Przebieg żółty ma wiele wad, które należy uwzględnić. No, jedną z wad jest przykładowo to, że po pierwsze zmienia sposób życia mieszkańców, którzy korzystają z terenów leśnych. Po drugie, na pewno wpłynie na zakłócenie korzystania z tych obszarów przez ogrody działkowe i użytkowników ogrodów działkowych. Ale też trzeba pamiętać, że ta droga biegnie w bliskości bezpośredniej głównego ujęcia wody w Policach, a docelowo będzie prowadziła do paraliżu komunikacyjnego w Częstocinie i w Mścicinie. Więc nie spełnia wymogów, wydajemy mnóstwo pieniędzy, a nie osiągamy żadnego efektu w postaci poprawy funkcjonowania mieszkańców, naszej logistyki, transportu i innych. Generalnie co tutaj nas boli? To, co pani prezes powiedziała, tak? Czyli tutaj odcięcie całkowicie mieszkańców od tej zielonej części naszego miasta. Kolejna kwestia to zwiększony ruch kołowy, tak? Tutaj mam na myśli chociażby Przęsocin, Police, tak? Powstanie kolejne wąskie gardło na wzór tego, które mamy na Jeziorze Głębokim. Również nie zgadzam się z wariantem żółtym, ponieważ tak jak już tutaj wszyscy mówią, jest to odcięcie nas od lasu. Dużo imprez masowych jest organizowanych w lesie, rajdy rowerowe, jakieś biegi dzika i tym podobnym. Dodatkowo przejście dzieci do szkoły też może być kłopotliwe na takiej drodze. Tam też ludzie mieszkają, także nie zgadzam się również z wariantem żółtym. Tak, domyślam się, że dzieci w miarę tego jak będą wzrastać, będą samodzielnie chodzić do szkoły, więc pewnie będzie skutkowało to tym, że będą być może tą drogę próbowały w niebezpieczny sposób pokonać. Tak, w tej chwili też wiele szkół korzysta z tego terenu rekreacyjnego. Bo ja tu chodzę ze szkołą na spacery, tak 3 godziny, no i ja sobie nie wyobrażam, żeby tych spacerów nie było w tej szkole. Dla pani, rozumiem, propozycja żółtego wariantu też nie do przyjęcia. Oczywiście, że nie. Przede wszystkim mamy tu ujęcie wody dla miasta Polic, w pobliżu lasu właśnie. A drugie to jest to, że rekreacyjna to jest część Polic. Ja mieszkam tu od urodzenia i ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz ten las wyciąć, który ja jako dziecko sadziłam, fragment tego lasu. Więc to jest nie do przyjęcia. Jest tylko, może być niebieski wariant, a żółty odpada.